Porozmawiajmy dziś o prawdzie, nadziei i szansie. Słuchając tylko tego zdania i widząc gościa w białej koszuli bez kołnierzyka, powinna zapalić wam się jakaś lampka kontrolna. W końcu kto normalny idzie do lasu nagrywać film przebrany za jakiegoś guru? Osobiście nie znam takich przypadków. Chociaż może? Do rzeczy. Ale sekty to nie dziwny pan z lasu opowiadający o polskich celebrytach. To często olbrzymie społeczności, które swoimi mackami usilnie trzymają wyznawców z dala od otaczającego świata. Nic więc dziwnego, że również świat Hollywood z dala od blasku Jupiterów kryje mroczne tajemnice, w których to nieświadomi twórcy przepadają w odmętach sekt, nie mogąc się z nich wydostać. Jest też druga strona medalu. W końcu niektórzy, wykorzystując swoją rozpoznawalność i pozycję, postanowili działać dla dobra tych szemranych organizacji. Zacznijmy od prawdziwego molocha. Pewnie wielu osobom na hasła sekta i Hollywood przed oczami ukazał się Tom Cruise w aureoli prezentujący doktryny scjentologiczne. Nic więc dziwnego, Tom jest bez wątpienia twarzą tej organizacji i wręcz synonimem scjentologii. Ale nie był on pierwszym aktorem w szeregach tego kościoła i na pewno nie jest on jedynym. Co przyciąga celebrytów tego kalibru do tego ruchu? Jak zostają wplątani w sieć tej organizacji? I jakie mają prawa i obowiązki wobec tego kościoła? Po kolei. Według scjentologii człowiek jest nieśmiertelną istotą duchową, która istnieje niezależnie od ciała i umysłu. 62-letni Tom Cruise wydaje się być tego wizytówką. I pewnie dlatego aktor tak chętnie podejmuje się wszystkich akcji kaskaderskich. Tu zaczyna się moment większej odklejki. Dopiero będąc zaawansowanym scjentologiem, można poznać ukrytą prawdę o wszechświecie, którą kościół ten ukrywa przed śmiertelnikami w tajemnicy. Adept musi przejść odpowiednie kursy określane mianem poziomów, za które też musi oczywiście słono zapłacić. To tak w dużym uproszczeniu. Czy warto? W sieci można natknąć się na zapiski oświeconych scjentologów, wśród których można znaleźć historię poprzedniego życia jednego z nich, jako galaktycznego Morsa, który zginął, spadając z latającego talerza. W końcu coś przekonującego. Teraz rozumiem, dlaczego wszyscy celebryci lgną do tego kościoła jak muchy do gówna czy coś. Tom Cruise do organizacji dołączył w 1986 roku. Właściwie został zwerbowany tam za namową ówczesnej, pierwszej żony Mimi Rogers. Aktualnie jest całkiem wysoko w hierarchii. Mówi się o jego zażyłej relacji z aktualnym przywódcą tej organizacji, Davidem Miscavigiem. Plotki głosiły, że Cruise uzależniony jest od tego świata, ponieważ wysoko postawione osobistości mają na niego wystarczająco grube teczki. Jedna z byłych już członkiń tego ruchu, która w jego strukturach była przez 30 lat, twierdzi jednak, że powodem jest coś zupełnie innego. Coś, co wręcz przyciąga do tego świata ludzi show biznesu. Władza. Wysoko ustawieni scjentolodzy żyją w czymś, co wielu byłych członków określa mianem Truman Show. Pewnej bańki, w której to informacje, które docierają do celebrytów, są starannie filtrowane, a krytyka w kierunku takich osób zostaje objęta cenzurą. W przypadku Cruise'a na przykład mówi się, że niżej postawieni scjentolodzy mają masowo wykupować bilety na każdą premierę filmu, w którym aktor występuje. Mają też dbać o dobra materialne aktora, myjąc na przykład jego pojazdy, dbać o jego dietę, przygotowując mu posiłki, czy gdy to potrzebne, podbudowywać jego ego. Ale to nie jest tak, że nie dbają o niego najwyżsi. Ci z żoną obecnego przywódcy organizacji na czele byli odpowiedzialni m.in. za casting, który miał na celu wyłonić nową partnerkę Toma. Choć brane pod uwagę były różne opcje, m.in. Scarlett Johansson, padło na Nazanin Boniadi, już wtedy zapaloną działaczkę organizacji. Aktorka, która w szeregi scjentologii wprowadziła również swojego partnera, została wciągnięta w nie lada intrygę, która zniszczyła jej ówczesny związek i zasiała ziarno zwątpienia w kwestii kościoła, który dopuścił się wobec niej dużej manipulacji. To jednak nie przeszkodziłoby, organizacja ta dopięła swego i po tonach podpisanych umów o poufności Tom i Nazanin zostali parą. Związek ten nie trwał jednak zbyt długo. Po małym wypadku, w którym ucierpiała aktorka, w bólu miała ona gościć wysoko ustawionego przedstawiciela kościoła w rezydencji Cruise'a. Jednak nie była w stanie skoncentrować się na szybko wypowiadanych słowach Amerykanina,
co przez Krusa i samego rozmówcę zostało odebrane za zniewagę. Tom więc grzecznie nakazał poplecznikom rozwiązać ten problem i aktorka bez słowa wyjaśnienia stanęła w drzwiach z walizkami, widząc aktora ćwiczącego na siłowni rezydencji. Na jej pytanie, dlaczego sam aktor nie zakończy tego związku, uzyskała jedynie odpowiedź, że nie wolno mu w tej chwili przeszkadzać. Oczywiście według tego kościoła to ona była temu winna. Gdy zapłakana zdradziła przyjaciółce, co jest powodem jej nastroju, kościół dał upust swojemu niezadowoleniu, każąc aktorkę szorowaniem toalet szczoteczką do zębów, kopaniem rowów, czy sprzedawaniem na ulicy książek założyciela kościoła. W sumie to zamiast tej całej scjentologii mogła wybrać, no nie wiem, zakład karny w Sztumie. Wrażenia pewnie podobne, a i zaoszczędziłaby całkiem sporo gotówki. Castingi na nową partnerkę dla zbawiciela scjentologów trwały nieprzerwanie, nawet pomimo wspomnianego związku. Kolejną aktorką, którą sekta skutecznie odseparowała od rodziny, była Katie Holmes. I cóż, sprawa ta zakończyła się rozwodem. Jednak w tym przypadku górą wydaje się być Holmes, która sama o rozwód wniosła, wygrywając przy tym prawo do wyłącznej opieki nad córką. Powodem zakończenia związku miało być właśnie wyrwanie jej ze szponów tego środowiska. Według plotek umowa miała zawierać absolutny zakaz mówienia złych rzeczy o Krusie czy samym kościele scjentologicznym. Oh my God, I'm free! Drugim w kwestii popularności członkiem tego środowiska jest John Travolta. Aktor dołączył do sekty w 1975 roku, choć wielokrotnie bywał na spotkaniach organizacji. Czy udzielał pomocy jej członkom? Dziś mówi się o możliwej utracie wiary aktora w scjentologiczne doktryny. Powodem mają być śmierć żony, Kelly Preston, i przyjaciółki, Christy Alley. Obie panie miały być również członkiniami tej sekty, co mimo wszystko nie uchroniło ich od nieuniknionego. Obie panie zmarły po długich walkach z rakiem, ukrywanym w tajemnicy. Być może w osłabieniu zaangażowania w wiarę pomógł fakt, że scjentolodzy różnie postrzegają kwestie leczenia. W przypadku wielu schorzeń, według plotek, zabraniają swoim członkom medykamentów. Jakie jeszcze popularne twarze można skojarzyć z tym ruchem? Jest chociażby znany z różowych lat 70. aktor Danny Masterson, który kilka lat temu został skazany za gwałty, których dopuścił się, będąc członkiem kościoła scjentologicznego. Na oskarżenia te zareagowały od razu inne osoby, grzmiąc o pełnej wiedzy sekty o tych przewinieniach i licznych próbach zatuszowania ich, zastraszając chociażby ofiary. Mówiła o tym chociażby była członkini, Lara Rimini. To ona przedstawiła mediom publicznym to, co dzieje się za zamkniętymi murami sekty, stając się znienawidzoną przez wyznawców kościoła scjentologicznego. Tu lista się nie kończy, jednak zanim Tom Cruise wpadnie mi na chatę, czego wbrew pozorom bym nie chciał, postawię kropkę przy temacie scjentologii. Bo to nie jedyna sekta, w której strukturach uwikłane były światowe gwiazdy. Czy pamiętacie taki serial jak Tajemnice Smallville? Odklejka gwiazdy tego serialu, Allison Mack, poszybowała zdecydowanie wyżej niż młodociany Clark Kent. A z samej listy zarzutów, których dopuściła się aktorka, powstałby niemały esej. Jednak w tym przypadku motywacją nie była tylko władza, ale i olbrzymie pieniądze. Allison była członkiem sekty Nexium. Mówi się, że była wręcz zastępczynią guru, któremu wiernie służyła. Sekta ta, jak wiele innych szemranych organizacji, mamiła swoich zagubionych wyznawców wizją rozwoju osobistego i porzucania własnych słabości. W rzeczywistości wyznawczynie porzucały rodziny, własne dobytki i jakikolwiek rozwój, stając się seksualnymi niewolnicami guru. Allison w strukturach zaangażowana była w rekrutację nowych członkiń. W zamian za korzyści materialne miała wykorzystywać swoją pozycję, sugerując fakt, że sekta ta jest elitarną grupą wsparcia kobiet. Próbowała zwerbować wiele gwiazd, które miały zadowalać przywódcę, Keitha Reniera. Niewolnice guru miały wypalane na ciele jego inicjały. Musiały być też mu bezwzględnie oddane, a niesubordynację karano głodówką. Wydostać się kobietom z tego piekła też nie było łatwo. Były one pod olbrzymim wpływem sekty, a sama Allison już na etapie rekrutacji wchodziła w posiadanie nagich zdjęć kobiet, których pojawieniem się w przestrzeni publicznej te były często zastraszane. Choć na początku Allison Mack zaprzeczyła wszystkim oskarżeniom, z biegiem czasu i z pojawieniem się kolejnych ofiar chcących zeznawać przeciw sekcie, ta przyznała się do winy i poszła na ugodę z prokuratorem. W zamian za zmniejszenie kary dostarczyła dowody obciążające guru sekty. I w magiczny sposób z potencjalnych 17 lat odsiadki trafiła do więzienia na 3 lata. Keith Renier
W więzieniu spędzić ma za to 120 lat. W sekcie można znaleźć się też niekoniecznie z własnej woli. I nie chodzi tu o wpływ, jaki na charakter człowieka mają szefowie tych organizacji, a po prostu w sekcie można się też urodzić. Bo jaki człowiek ma wpływ na nagłówki w stylu znany aktor dorastał w sekcie? No żaden. Rodziców się nie wybiera, a na ich decyzję młoda osoba nie ma jak wpłynąć. W takiej sytuacji znalazł się m.in. Joaquin Phoenix wraz z rodzeństwem. Dorastali oni bowiem w komunach sekty Children of God, która u szczytu swej popularności mogła posiadać nawet 15 tysięcy wyznawców. Zapytacie, w jaki sposób sekta ta zgromadziła tylu wiernych? Do jej sukcesu mieli przyczynić się wyznawcy, choć głównie wyznawczynie, które na wolę guru, Davida Berga, uprawiały coś, co zostało określane mianem flirt fishingu. Pod tym określeniem ukrywał się seks w celu przyłączenia do organizacji nowych członków. W wywiadach Joaquin przyznał, że po ogłoszeniu tej sugestii, jego rodzice zdecydowali się na odejście od wspólnoty. Być może to uchroniło ich i ich dzieci od jeszcze gorszych rzeczy, których miała dopuszczać się ta sekta. Niektórzy członkowie Children of God przyznawali, że takich praktyk dopuszczali się również wobec dzieci. I właśnie w momencie propagowania tych chorych kontaktów, z sekty uciekła aktorka Rosie McGowan wraz z rodziną, a w tym z ojcem, przedstawicielem włoskiego oddziału sekty. I uciekli to w sumie odpowiednie określenie. W środku nocy biegli oni bowiem po polach kukurydzy, ścigani przez ludzi z sekty. Będąc podatnym na manipulacje, bardzo łatwo wpaść w sidła szemranych organizacji, których nie brakuje po dziś dzień, szczególnie gdy ich twarzami są powszechnie znane i lubiane osoby. A że są jeszcze wakacje, pamiętajcie, że to również w Polsce wzmożony okres działalności takich grup. Miejcie się na baczności. O, akurat dostałem wiadomość od Toma Krusa na Instagramie. Biedakowi się karta zablokowała i prosił o małą donację na rzecz Scientologii. Dobra, ja pójdę się tym zająć, a wy trzymajcie się i do następnego. Cześć. Baby, you give me ice and fire. You're giving me